Pan Graves poruszył już temat tak zwanej boskości Jezusa Chrystusa. W 41 rozdziale omawia jego błędy, na które wierzący najczęściej uwagi nie zwracają. Wraz z postępem nauki i ogólnej inteligencji wyszły na jaw błędy jego nauki, błędy, które popełniał w swoim życiu, moralne, religijne i naukowe. Pierwszą moralną zasadą nauki Chrystusa jest moralny ekstremizm. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Gdyby ludzie tak się nie troszczyli o jutro, to by nic wiosną nie siali, żniw nie zbierali, urodzaju jesienią nie gromadzili. Wynik? Głód w ciągu zaledwie roku. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Pierwsi chrześcijanie rozumieli to jako oddanie się religijności przy jednoczesnym zaniedbaniu swoich obowiązków życiowych. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Pan Szymon z kanału Szymon mówi, akurat wyjaśnił znaczenie tego zdania, ale tutaj pan Graves pisze, że raczej nikt z współczesnych wyznawców tego się nie trzyma. Zresztą proszę obejrzeć filmik Szymona, polecam bardzo, ja słabo przekazałabym jego słowa. I filmik Szymona zaproponował mi jeden z... Nie wiem, czy to osoba subskrybująca kanał, czy po prostu ktoś zostawił taki komentarz. I osobie tej bardzo, bardzo dziękuję. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Wygląda to jak zaproszenie do rabunku. Ciekawi mnie, jak to w dzisiejszych czasach by wyglądało. Oddaj płaszcz, potem resztę ubrań, telefon, klucze, portfel, wszystko. Brzmi komicznie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Współcześni chrześcijanie muszą to odłożyć na czas nieokreślony dla dobra swoich rodzin i spełnienia wymogów chorób wieku starczego. Zdaję sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że bilet do nieba ma pewną cenę, a jest nią wypełnianie Bożej woli na ziemi i jest to cenniejsze niż gromadzenie rzeczy materialnych, których za sobą nie zabieramy po śmierci na tamten świat. Tylko dlaczego nie można za życie lubić pławić się w luksusie i przy tym zachowywać Boże przykazania? Przypomina mi to trochę takie czarno-białe myślenie charakterystyczne dla ludzi cierpiących na narcystyczne zaburzenie osobowości. Jezus mu odpowiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Ten werset świadczy raczej o pobożności niż mądrości, bo kto się do niego zastosował, ten skazał swoją rodzinę na nędzę. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Czyli musi ten świat nienawidzić, a Księga Przysłów 10 rozdział 12 werset mówi: nienawiść wznieca kłótnie, miłość wszelki błąd ukrywa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Wielu chrześcijan próbuje przedstawić to tak, że nie chodzi tu o nienawiść. Ja sama się z tym zetknęłam, że mi wierząca osoba próbowała tak kolokwialnie mówiąc sprzedać bajeczkę, że nie chodzi tu o nienawiść, która nam od razu przychodzi do głowy. Zacytuję klasyk, tego się tak nie interpretuje. Z pewnością zniesławieniem dla nieskończonej mądrości byłoby pozostawienie tego dla wyciągnięcia wniosku, że nie mógł powiedzieć albo natchnąć swoich uczniów, by powiedzieli, co miał na myśli. I powiedzieć to tak niejasno, by nie pozostawić możliwości mylnej interpretacji czy pola do dyskusji nad znaczeniem jego słów. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Obnaża to ducha męczeństwa, kolejny przejaw religijnego fanatyzmu. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jakże odpychające musiały być więc te doktryny lub zachowanie. Żadna rozsądna religia nie wzbudzałaby nienawiści. I jak wszyscy mieliby nienawidzić, skoro nawet jeden na tysiąc o nich nie słyszy? A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Takie tam uczenie pogardy dla opinii innych ludzi. Dobre wychowanie nie pozwala na arogancję w stosunku do nieznajomych za posiadanie odmiennego zdania. Następnie przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę oprócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. W dzisiejszych czasach kaznodzieja stosujący się do tej rady zostałby zatrzymany przy pierwszej bramce i odesłany z powrotem. Właśnie dlatego osobiście uważam, że Biblia jest zbyt przestarzała, by się jej trzymać. Po co w ogóle jej się trzymać w pierwszej kolejności? W
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Grace pisze, że nie udało się to, bo 3/4 ludzkości nie słyszało o chrześcijaństwie. Tego pan Grace nie pisze, ale przypomnijmy sobie pewnego Indianina, który nie chciał przyjąć na siłę chrześcijaństwa. Hathaway był wodzem Indian Taino, sprzeciwiającym się kolonializmowi. Jego ruch oporu początkowo odnosił sukces, jednak zwyciężyli Hiszpanie. Pojmali go i zaproponowali dla zbawienia przejście na chrześcijaństwo. Odpowiedział, że jeśli w niebie są tacy chrześcijanie jak konkwistadorzy, to nie chce mieć nic do czynienia z Bogiem, który pozwala na czynienie takiego okrucieństwa w jego imieniu. Nie dziwi mnie, czemu się mówi, że chrześcijaństwo tylko z pozoru jest religią pokojową. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Cóż to za brak tolerancji, bigoteria i bezwzględne okrucieństwo? Żaden filozof nie poparłby takiego stwierdzenia. Zakłada, że wiara jest wytworem woli i człowiek może wierzyć w to, co chce, co jest dalekie od prawdy. Temu założeniu towarzyszyły prześladowania, nędza i rozlew krwi. Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, stanie się i otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Do pana Gravesa to wygląda tak, że padasz na kolana, prosisz i masz. Ja osobiście jestem w stanie przyjąć te słowa jako swoiste podkreślenie siły wiary. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Czy znajdzie się choć jeden chrześcijanin, który nie nazwał kogoś choć raz głupkiem? A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Ale chrześcijanie składają przysięgi czasem na swoje własne życie nawet. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. A jak bardzo Jezus miłował swoich nieprzyjaciół, nazywając ich plemieniem wężowym? Zresztą kochanie swoich wrogów jest niemożliwe. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To rozumie się samo przez się, że ludzie nie mogą być nawet blisko boskiego ideału. Ja jeszcze zadam takie pytanie po lekturze Starego Testamentu. Kto czytał, ten zrozumie, co jest tym boskim ideałem. Nie wiem, czy chcę być idealna, tak idealna jak Jahwe. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Pan Grace radzi jeszcze odrąbanie sobie głowy dla skuteczniejszego wykonania tego polecenia. Jezus wierzył w pogańskie wyjaśnienie pochodzenia chorób, czyli demoniczne, nie zważając na naturalne czynniki powodujące choroby. To tylko część błędnego nauczania Jezusa. Naukowe błędy głoszone przez Jezusa według autora to nie używanie takich słów jak filozofia czy nauka. Nie przypisywał naturalnym zjawiskom naturalnego wyjaśnienia, tak jak robimy to my dzisiaj. Do tego mówi się, że jego religia była i jest dźwignią rozwoju cywilizacji. Wszystko dla Jezusa było cudem, stworzonym i kontrolowanym przez złego i drażliwego Boga. Widocznie nie miał pojęcia o zasadach praw natury i nie istniały dla niego ograniczenia. Wierzył w Boga, mającego nieograniczoną moc, rządzącego i kontrolującego wszystko. Ignorancja Jezusa odnośnie do zjawisk naturalnych i możliwości ludzkiego umysłu przejawia się w tym, że propagował wiarę w możliwość przenoszenia gór, a pioruny, burze i wybuchy wulkanu służyły wierze człowieka. Dlatego według pana Gravesa Jezus nie był ani naturalistą, ani nie specjalizował się w filozofii, moralności. Nie nauczał też, że bycie dobrym człowiekiem tak samemu z siebie ma swoją własną nagrodę. Rzeczywiście jest się na czym zastanowić, bo Jezus ciągle wpychał Boga i nagrodę w niebie. Ale na pewno wielu się zgodzi, że bycie dobrym człowiekiem, nie oczekując za to nagrody czy uznania, jest o wiele lepsze. Ja bym się dziwnie czuła, gdybym wiedziała, że człowiek robi dla mnie coś miłego czy dobrego tylko dlatego, że naczytał się wiekopomnych nauk Jezusa i oczekuje nagrody. Dalej pan Grace pisze, że Jezus nie uczył najważniejszego – samorozwoju. Tutaj pewnie można się wykłócać, bo Jezus dawał przykład pracy nad sobą poprzez poskramianie swoich żądzy. No i według autora nie uczył też tego, co w naszych czasach jest promowane – dbania o swoje zdrowie mentalne i kondycję fizyczną. Potępianie kogoś za brak wiary to nienaukowe podejście. Jak głosi 16 rozdział Ewangelii według świętego Marka: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wierzyć powinniśmy na podstawie dowodów, a tutaj mamy ich brak.
Nazywanie serca siedliskiem świadomości, a nie mózg, to też kolejny błąd naukowy. Jezus wspominał o Noem i jego arce. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Każdy, kto zna się na nauce, ten wie, że jest to fikcja i nigdy nie miała miejsca. Ortodoksyjni chrześcijanie nie podają wątpliwość jego nauk, w końcu są bezbłędne. Nie zauważają albo nie chcą zauważać, że są na bakier z nauką. Narzucają światu moralność, której sami się raczej nie trzymają, bo czy znamy chrześcijanina, który nie myśli o dniu jutrzejszym, nie zbiera sobie skarbów na ziemi, dorzuca swój płaszcz do koszuli, którą ktoś chce mu skraść, nie wyzywa innych od głupich, tutaj nawet ja dorzucę, że znam bardzo wierzącą osobę typu Bóg cię ukarze, która właśnie wyzywa innych od głupich, durnych i ograniczonych, pozdrawiam serdecznie, który nadstawia drugi policzek, cieszy się z prześladowania, wybacza wszystkim na prawo i lewo i opuszcza dom w poszukiwaniu Królestwa Niebieskiego. Czy ktoś kiedyś pokaże nam prawdziwego chrześcijanina, trzymającego się wszystkich tych zasad? Jezus Chrystus jako człowiek i sekciarz to pokaz jego dwojakości. Jako człowiek był współczujący w stosunku do biednych, nieszczęśliwych i uciskanych. Gdy zakładał swoją sutannę, był wrogo nastawiony do tych, którzy nie podzielali jego poglądów religijnych. Kto nie wierzył, bo nie miał podstaw do wiary, podlegał przecież karze ognia piekielnego. Nie tolerował odmiennych poglądów religijnych. W kolejnym rozdziale pan Grace pisze o Jezusie jako o medium. Dowody na to są następujące. Jezus uleczał ludzi niczym uzdrowiciel. Kto zajmuje się magią albo interesuje się, ten słyszał o ludziach czwartej kasty znanych jako uzdrowiciele. Jezus widział przeszłość kobiety z Samarii niczym jasnowic. A on jej odpowiedział, idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu, no to nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Jezus chodził po wodzie niczym, i tutaj pan Graves po angielsku napisał physical medium, czyli medium fizyczne, powołując się na pewnego szkockiego spirytystę, Daniela Douglasa Holma, który rzekomo chodził w powietrzu. Jezus objawił się jako duch, jak pisze pan Graves, swoim uczniom po śmierci ze śladami gwoździ w dłoniach. Było już tysiące takich przypadków, kiedy duchy pojawiały się w swoim ciele ze wszystkimi znakami szczególnymi. Tutaj pan Graves nazywa Jezusa medium for materialization, czyli medium materializacji, czy dla materializacji. Kolejny dowód jego mediumizmu to kontakt z pewną niewidzialną istotą, którą nazywał ojcem. Prawdopodobnie Jezus pomylił pewną skończoną istotę wysokiej rangi z nieskończonym ojcem. Piękno i majestat jego życia przejawiały się poprzez kontakt z tym bóstwem opiekuńczym. Sam Jezus twierdził, że wszystko od tego bóstwa pochodzi. Nawet gdy się modlił do ojca, towarzyszył mu anioł. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pan Graves twierdzi, że nie ma świadectwa, że ukazywała mu się jakaś inna postać oprócz anioła i pewnie wziął ją za wielkiego, nieskończonego Boga Ojca. W tej książce pan Graves, czyli autor, wykazał, że cudowne zdarzenia z jego życia jako dowód jego boskości mają racjonalne, naukowe wytłumaczenie. Jego data urodzenia, czyli 25 grudnia, odrodzenie Słońca, a to też data urodzenia już istniejących bogów za jego życia. Wielu chrześcijan twierdzi, że moralności naucza właśnie Biblia, a bez niej świat popadłby w chaos i barbarzyństwo, z czym autor się nie zgadza, powołując się na cywilizacje, które nawet Biblii nauczy nie widziały, a osiągnęły wysoki poziom rozwoju. Biblia nie powstrzymuje społeczeństw od kradzieży, zdradzania czy zabijania. Ja sama znałam wierzących ludzi, naprawdę wierzących, którzy naginali przykazania albo nie stosowali się do nauk Jezusa, za które grozi ogień piekielny. Trzeba też dodać, że w kwestii interpretacji punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc każdy interpretuje pismo na swój sposób. Do tego Biblia reprezentuje moralność społeczeństwa czasu, w którym została spisana i nie wolno jej zmieniać. W końcu nie wolno zmieniać Słowa Bożego i sam Jezus mówił, że prawo nie podlega zmianom. Jest to kolejna seria o ukrzyżowanych zbawicielach. Polecam tę książkę, jednak trzeba sprawdzać informacje podczas czytania. Książka dostępna jest tylko w języku angielskim na stronie Sacred Text. Dziękuję za uwagę i do następnego.